Drużyna Energii! Marisa Kastanek, witamy gorąco. Amerykańska koszykarka Arki Gdynia, mająca też polskie obywatelstwo. So we can speak Polish or no? Better English. Better English, okay. Marisa, tell us the differences between Polish and American basketball. I think the biggest thing would be the difference in the fouls. In America, you can put your hands on people. You can use your hands more and your body less. But in Europe, in Poland, you have to use your body more. So I think that was the biggest difference when I came to Poland. What can you say to young Polish people? What they have to do to be like you, to play on the high international level? I think the first thing is you have to enjoy it. It has to be something that's fun. You have to love to play basketball, to go out in the driveway, in the park, in the gym, and just have fun with what you're doing. I think also some advice would be to play different sports. Get your body used to moving in different ways, and I think you have to be committed to it. It's not something that just falls into your hands. You have to be ready to work every day, even if it's not the easiest thing to do. Słuchajcie, kapitalne słowa Marisy Kastanek. Trzeba mieć ten amerykański luz. W skrócie, odpowiedź Marisy. Marisa, are you ready for the practice? I'm ready. Well, let's start. Piotrze. Ćwiczenie, które wykona Marisa, to World Best Greatest Stretch, czyli robimy wypad w przód, dotykamy łokciem do kostki, wychodzimy dłonią w górę, odkładamy dłoń przy kostce, wychodzimy drugą dłonią w górę, trzy razy cofamy się, aby rozciągnąć mięsień dwugłowy i później przechodzimy do wypadu kozackiego. Zmieniamy stronę, Marisa wykona to ćwiczenie raz na jedną stronę, raz na drugą. Wam proponuję wykonywać to ćwiczenie przynajmniej trzykrotnie na stronę. Widzimy, jak wykonuje to Marisa, róbcie to także pod okiem i nauczycieli, ale myślę, że swobodnie można to powtarzać w domu samemu. Marisa, thank you very much. Thank you.